Dobra, poradzisz sobie. Codziennie dziesiątki ludzi kupuje warzywa do własnych worków. Wyprostuj się, po prostu tam podejdź i koniecznie nie łap kontaktu wzrokowego z nikim. Pamiętaj, jesteś zwycięzcą! Nie dam rady, dlaczego to jest takie trudne? W pierwszej części filmiku wskazówki, w drugiej informacje o rozdaniu. Mam bardzo fajny zestaw zakupowy, który zadowoli niejednego amatora w życia stylu Zero Waste. Jeżeli masz już 5 gwiazdek Zero Waste, ten film może nie jest konieczny dla Ciebie, bo nie wiem, czy coś z niego wyniesiesz. Chociaż kto wie. Życie Zero Waste często zmusza do rozmów w miejscach, które nie znamy, z ludźmi, które nie znamy. Może to być czasami niekomfortowe. Dla mnie czasami do dzisiaj jest. Zacznij robić zakupy w wielorazowych workach, które jak najbardziej przypominają jednorazowe siatki. Nie licz na to, że jak wyskoczysz z wielorazowym workiem w kolorze fuksji, który w dodatku jest obszyty cekinami, to nie zwrócisz na siebie uwagi. Możesz na początku po prostu używać wiele razy jednorazowych toreb, które już na pewno posiadasz w domu. Każda czynność, która pozwoli uniknąć brania kolejnej jednorazówki, jest jak najbardziej w porządku. Planeta nie potrzebuje kolejnych jednorazówek już dzisiaj. Co sekundę na całym świecie zużywa się ich aż 160 tysięcy. Widzieliście o tym? Dwie strategie do zastosowania na przykład w piekarni. Ważne jest, żeby powiedzieć jasno, czego oczekujesz. Pierwsza strategia. Podajesz, nie patrzysz w oczy, dzięki temu nie speszysz się reakcją. Mina stylu, no chyba ci się coś, dziecko, pomyliło, umknie twojej uwadze. Dzień dobry, do tego worka tamten chleb. Druga, dla odważniejszych. Patrzysz w oczy i mierzysz się z reakcją, do której kontakt wzrokowy zachęca. Dzień dobry, do tego worka tamten chleb, krojony. Ale ty się rozwali w tym worku przecież. Co dalej w takiej sytuacji? O tym w następnym punkcie, jednak tutaj chciałabym się zatrzymać i zwrócić uwagę na jedną istotną rzecz. Jeżeli czegoś oczekujemy, to musimy o tym powiedzieć wprost, nikt nie czyta nam w myślach. Czyli jeżeli chcemy, żeby sprzedawca zapakował nam pieczywo do naszego własnego worka, powinniśmy o tym powiedzieć na samym początku, zaznaczając, że ma to włożyć do naszego worka. Sprzedawcy często reagują automatycznie i nawykowo sięgają po jednorazówkę. Powiedzenie na początku, że chcemy, żeby włożył do naszego worka, powoduje, że prawdopodobnie odniesiemy sukces zakupowy. Warto sobie wcześniej przygotować krótką wypowiedź na negatywną reakcję lub na dodatkowe pytanie dlaczego. Jeżeli sobie wcześniej przygotujemy taką krótką odpowiedź, nic nas nie zaskoczy i będziemy się czuli wówczas bardziej komfortowo. Proponuję coś krótkiego w stylu unikam jednorazowego plastiku albo jednorazowe siatki są szkodliwe dla środowiska i wolałabym ich nie brać. I tutaj mała rada ode mnie na bazie doświadczenia. Przypadkowych ludzi niekoniecznie interesuje długi wywód na temat szkodliwości plastiku. Może to wprost przeciwnie wywołać negatywną reakcję i odmowę. Jeżeli natomiast ktoś będzie drążył temat i zadawał pytania, śmiało rozwijajcie się. Prosty trik, ale skuteczny. Po pierwsze, nie musisz z nikim łapać kontaktu wzrokowego. Tutaj sam kasujesz sobie swoje zakupy wykonane w stylu Zero Waste, na przykład warzywa w worku. Po drugie, ominijcie tu na pewno fok sprzedawcy i mina w stylu ale wymyśla. Dość kontrowersyjna metoda, myślę, że dla niektórych na pewno, ale myślę, że może okazać się skuteczna. Nigdy jeszcze jej nie próbowałam, ale mam ją z tyłu głowy i czeka na odpowiedni moment. Jeżeli restauracja odmówi Wam zapakowania posiłku na wynos do własnego pojemnika, zamówcie to samo tylko na miejscu. Jeżeli dostaniecie już posiłek, to przysypcie go albo przelejcie do własnego pojemnika. Tak wiem, brudzimy tutaj na przykład talerz bądź miskę, ale lepsze pobrudzenie wielorazowego naczynia, jakim na przykład jest talerz, od styropianowej taski, która rozkłada się Bóg wie jak długo. Dzisiejszy świat
sprzyja ekozakupom w sieci. Jeżeli nie chcesz bezpośredniej konfrontacji, po prostu zamów online produkty zapakowane bardziej ekologicznie. Na przykład w papier. Teraz najfajniejsza część, czyli informacja o rozdaniu. Marta z Wielorazówki napisała do mnie, czy nie chciałabym zrobić u mnie rozdania, dając przy okazji duży zestaw zakupowy, który wygląda następująco. No spoko. I jako nagroda pocieszenia dla tych, którzy nie wygrają, a wygra w sumie tylko jedna osoba, bo mam tylko jeden zestaw. Jeżeli użyjecie kodu, który widzicie teraz na ekranie i który na pewno będzie wypisany w opisie, w ogóle w opisie filmu będą wszystkie szczegóły, które teraz mówię albo których nie dopowiem i o których na pewno zapomnę. Jeżeli użyjecie tego kodu, to do każdego zamówienia dostaniecie gratis woreczek na bakalie. Jak zdobyć taki zestaw zakupowy? Jest to bardzo proste. Przygotowałam dwa pytania, tak żeby każdy miał możliwość się wypowiedzieć. Jedno pytanie jest dla tych, którzy już żyją jakiś czas w stylu Zero Waste. Drugie pytanie dla tych, którzy żyją też, ale może bardzo krótko, albo jeszcze w ogóle nie zaczęli, a chcieliby zacząć. Więc tak, pierwsze pytanie dla osób, które już jakiś czas żyją w stylu Zero Waste brzmi: co jest dla Ciebie najtrudniejsze w stylu Zero Waste? Drugie pytanie dla osób, które jeszcze nie rozpoczęły, albo rozpoczęły stosunkowo niedawno i w sumie nie potrafią odpowiedzieć na pierwsze pytanie, to drugie pytanie brzmi: co Cię wstrzymuje przed rozpoczęciem życia w stylu Zero Waste? I teraz tak, jeżeli będziecie odpowiadać na którekolwiek z pytań, bardzo prosiłabym, żeby przed odpowiedzią umieścić coś takiego jak hashtag rozdanie, to teraz też się pojawia na ekranie. Po prostu chciałabym wiedzieć, które komentarze mam brać pod uwagę w rozdaniu. Oczywiście możecie komentować poza rozdaniem, jak najbardziej, zawsze chętnie. I teraz tak, odpowiedzi na pytania możecie udzielać przez 2 tygodnie, przez 14 dni od dzisiaj. Wszystkie daty będą wypisane w opisie pod filmem. Ja sobie jeszcze zostawiam 1 tydzień na wybranie najlepszego komentarza, czyli rozstrzygnięcie konkursu nastąpi za 3 tygodnie od dzisiaj. I jeżeli oglądasz ten film i dotrwałeś do tego momentu, bardzo prosiłabym, żebyś podzielił się tym filmem z koleżanką, kolegą, rodziną, znajomym. Może ktoś dzięki temu może wygra zestaw zakupowy i rozpocznie życie w stylu Zero Waste, do czego zachęcam. Tymczasem dziękuję za uwagę i poświęcony czas. Do następnego filmiku. Pa! Ale Piotr, jeszcze nagrywam. Keto, a ja nie mam prądu i słucham Ciebie już od 15 minut. Wiedziałem, że nie dość. To przepraszam. Tylko wezmę. Jeszcze chwilkę. Masz już i... Sprzegaj dzisiejszy świat. Eko zakupam w sieci.